Witam Państwa na wieczorze premier Studia Munka działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Za momencik obejrzą Państwo filmy z programów 30 minut i młoda animacja. Zaczynamy od ekipy filmu Przepustka. Zapraszam autorkę filmu Karolinę Węglosz-Zima. Cosmic Routine to animacja, którą zobaczą Państwo jako drugi film w kolejności dzisiejszego wieczora. Odpowiedzialna za animację, opracowanie plastyczne, zdjęcia, montaż, scenariusz i reżyserię Agnieszka Kotulska. Nic mnie w tobie nie przeraża. Autorka scenariusza i reżyserka Justyna Nowak. Wspaniałe kilka minut. Autor scenariusza oraz reżyser Hubert Patynowski. Jak powiedziałem, jest nas dużo. Ja głos z tej wielkiej ilości ludzi oddam tylko reżyserom. Teraz macie swoje 3 minuty każdy, żeby zaprosić widzów na film. Potem jeszcze pamiętajcie, że nie schodzimy, bo wspólne zdjęcie. Ja chciałabym się stać takim jednym wielkim dziękuję za wszystko dobre, co się wydarzyło przy tym filmie. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja również chciałam skierować podziękowania w stronę Studia Munka. Cieszę się, że dzięki takim programom właśnie jak Młoda Animacja ten projekt mógł powstać. Również dziękuję studiu FUMI i obecnej tutaj pani Marii Deskur za wszelką pomoc przy realizacji produkcji. Dziękuję panu Piotrowi Dumale za opiekę artystyczną i Michałowi Krajczokowi, który zajął się opracowaniem dźwięku, który w tym filmie animowanym odegrał bardzo dużą rolę. Zapraszam wszystkich do oglądania i życzę przyjemnego seansu. Również wszystkim bardzo dziękuję, przede wszystkim za liczne przybycie. To jest pierwszy pokaz. Jesteśmy totalnie podekscytowani. Dziękuję Studium Munka. Dziękuję za to, że mogłam zrobić pierwszy postkipsterski melodramat. I również za to, że spotkałam zespół, który mogę zabrać dalej. Zespół i przyjaciół. Dziękuję bardzo. Strasznie dużo osób, ale... Każdemu z osobna naprawdę prywatnie uściskam wszystkich i w ogóle boję się, że zacznę wymieniać i na pewno zapomnę o czymś, ale super, że byliście ze mną i że daliśmy radę zrobić to kilka minut, więc dzięki wszystkim i zapraszam. Przepustka. Jest to film o potrzebie relacji pomiędzy braćmi. W takiej warstwie plotowej opowiada o Maksie, który wyszedł na 24-godzinną przepustkę z więzienia i postanowił wyruszyć na casting do programu telewizyjnego i zabiera w tę podróż swojego brata. I tak naprawdę jest to film drogi, właśnie o ich relacji i o potrzebie ich relacji. Zainspirował mnie prawdziwy Max, którego rzeczywiście kiedyś spotkałam i opowiedział mi swoją historię. I rzeczywiście to był człowiek, który wyszedł na przepustkę z więzienia po to, żeby pojechać na casting do programu telewizyjnego i wystąpić. Jego imperatywem była po prostu potrzeba zmiany swojego życia. Natomiast jego historia była tylko punktem wyjścia do mojej historii, ponieważ w mojej historii jest opowieść o dwóch braciach. I na pewno jest też w tym dużo bardzo osobistych moich imperatywów, które zdecydowały o tym, że wytrwałam w tej historii i ten proces bardzo konsekwentnie dokończyłam. Myślę, że w jakiejś takiej warstwie osobistej jest to jakiś rodzaj fantazji na temat tego, co by się wydarzyło, gdybym ja dostała takie 24 godziny z moim bratem. Bo jednak myślę, że szczególnie te relacje rodzinne, no jedne są bliższe, drugie są dalsze, one zawsze gdzieś są karkołomne. Więc taki rodzaj osobistej fantazji w tym filmie się pojawia. I jeszcze jakby wytrwać w tym procesie na pewno pozwoliło mi poznanie Rafała Garneckiego, który gra postać Kamila, i Jacka Bellera. I myślę też, że w tym filmie znajduje się wiele bardzo osobistych rzeczy związanych z Rafałem. W filmie w pewnym momencie pojawiają się wspomnienia braci z dzieciństwa i to są prawdziwe wspomnienia Rafała z kolei i jego brata. Więc tak naprawdę myślę, że dopełniając scenariusz, bardzo dużo spotykałam się z Rafałem. Spotykałam się z jego mamą, spotykałam się z jego bratem i też bardzo dużo zaczerpnęłam z ich historii. Nagle kolor nieba zmienia się,
Zamykam oczy, czuję jak spontaniczny szał porywa mnie. Znowu wszystko we mnie tańczy. Tak wyraźnie widzę każdy kształt. Znajome twarze śmieją się. Gorący wiatr rozpala mnie. Znowu jestem tam. Cosmic Routine jest krótkometrażowym filmem animowanym, który opowiada o próbie okiełznania codziennej rutyny. Angielski tytuł nawiązuje do określeń Daily Routine i Dancing Routine, ponieważ chciałam powiązać codzienne zmagania z tańcem. Temat i technika wykonania filmu wynikają z moich osobistych upodobań. Teledyskowy motyw przewodni zwieńczony utworem Don't Stop the Dance Briana Ferry ma być niejako hołdem dla popkultury lat 80., a sama technika realizacji wynika z mojego uznania dla twórczości takich artystów jak Ryszard Czekała czy Jan Lenica. Postawiłam sobie za cel, żeby wszystko było wykonane analogowo. Chciałam oddać specyficzny sposób używania światła w teledyskach z lat 80. i wszystkie jakieś bliki, rozmycia, kolorowe poświaty, które widać w obrazie filmowym, stworzyłam stosując różne kolorowe elementy w nieostrości. Podobnie z osiąganiem efektu neonowych napisów umieszczałam je w nieostrości, stosując dodatkowe źródło światła z dołu. Po czym poznać niespełnionego artystę? Że nosi maskę. A pod nią cały zestaw nieszczerości, który w sumie bardzo lubisz. Nic mnie w tobie nie przeraża. Opowiada historię miłosnego trójkąta, trójki przyjaciół, niespełnionych artystów, którzy szansę na wyrwanie się z zawodowego, życiowego kryzysu i marazmu dostrzegają w przyjeździe reżysera, szalonego reżysera, wizjonera. Historia opowiadana jest z punktu widzenia 30-letniej Matyldy, niespełnionej pianistki i nauczycielki, która poprzez monolog wewnętrzny, liryczny monolog wewnętrzny, opowiada nam wiwisekcję związku, zarówno tego, który się nie udał, czyli z jej chłopakiem, jak i przyjaźni z narcystyczną przyjaciółką. Do opowiedzenia tej historii bardzo mocno zainspirował mnie wspaniały melodramat Wojciecha Jerzego Hasa, Jak być kochaną. Miałam takie wrażenie, że co bardzo mi się podoba w nim, że jest fantastyczna, melodramatyczna historia miłosna, a jednocześnie mam silnie narysowany kontekst społeczny, kontekst wojny, kontekst artystów pracujących, dających sobie jakoś radę w tym trudnym czasie wojennym, szereg perspektyw, a w tym wszystkim zanurzona i przez te cudowne monologi wewnętrzne Barbary Kraftówny odczytywana historia miłosna. I właśnie ta historia miłosna i to wszystko razem wzięte chciałam na nowo jakby odczytać, czy też po prostu przywołać w naszym melodramacie, posthipsterskim melodramacie. Każdy facet marzy o takiej kobiecie jak ty. Jakbyś to zrozumiała? Podobno Argon ma coś teraz dobrego. Wszyscy go szukają podobno. Dzięki. Wspaniałe kilka minut. To historia dwójki bohaterów, którzy czegoś poszukują. Są to bodźce, bliskość. Wyruszają na przygodę, która ma polegać na zbliżeniu się do siebie. Jest to przygoda
z magicznym eliksirem i surrealistyczna przygoda. I po prostu słyszałem głosy w głowie i musiałem napisać bohaterów i napisać tą historię, bo sama się domagała, żeby wyjść z mojej głowy. Ale gdzieś w trakcie pisania była taka myśl, że to po prostu ma być trochę taka antykomedia, antyromantyczna, żeby po prostu zrobić opowieść o miłości na jakiś swój sposób. Podobno jest coś nowego.